Dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie na vlogu, znowu z dużą twarzą, tutaj jakaś taka rozrośnięta na tej kamerze, nie wiem o co chodzi. W każdym bądź razie może być trochę głośno, bo zmywarkę włączyłam, ale o co chodzi? Chodzi o to, że słuchajcie, mam dzisiaj taki problem, iż jest sobota, ja w środę sprzątałam, ponieważ w czwartek było wolne i miałam gościa. I dzisiaj, jak wstałam i zobaczyłam, jaki mam mandżur, to po prostu się przeraziłam, ponieważ wiąże się to z tym, że dzisiaj znowu muszę sprzątać. No, jak żyć? Jak żyć? I w ogóle wiecie co, jest taka ładna pogoda. Muszę wystawić pranie na pewno na balkon. Wczoraj też byliśmy na zakupach takich ciuchowych i też muszę te rzeczy wyprać, bo ja nie lubię nigdy tych rzeczy, takich jak są świeżo po kupieniu i są pachnące sklepem. Więc muszę je wyprać i wysuszyć na powietrzu, będzie pięknie pachniało i potem się zabieram za robotę. Film macie na kanale, więc wbijać. Moi drodzy, witam was w stylówce życia, czyli koszulka od męża oraz cała reszta ogarnięta. Generalnie kciuk w górę za to, jak wygląda cały kształt. Cały czas mnie tu prześwietla. W ogóle, wiecie co? Zaszalałam i sobie aż wywinęłam jedno pasmo włosów. Wywinęłam sobie aż jedno pasmo włosów, żeby zobaczyć, czy w ogóle umiem i czy jakoś w miarę sensownie wyglądam, ale stwierdzam, że kiedy mam rozpuszczone włosy, to najzwyczajniej w świecie moja twarz wygląda grubo i niekorzystnie. Ja się w tym źle czuję, więc raczej tak chodzić nie będę. Także dajcie znać, co myślicie na temat takiego istnego szaleństwa na mojej głowie. Właśnie wbiłam na chatę, moi drodzy, i powiem wam, że miałam parę planów, żeby dzisiaj porobić i oczywiście zawsze moje plany muszą jakoś legnąć w gruzach, więc zawiozłam mojego męża na mecz, ponieważ z chłopakami się spotyka, nieważne. I ja miałam się spotkać z moją siostrą, ale moja siostra zaległa, więc się z nią nie spotkam. I też tak mówię, kurczę, chciałabym zmontować tego vloga, ale mam za mało materiału, bo jakoś tak dzisiaj wyszło, że sprzątałam oczywiście perfekcyjnie pani domu na vlogach w sobotę, zawsze pod dostatkiem. No i mówię, kurczę, za mało mam materiału, ale przypomniało mi się, że w zamyśle miałam, żeby zrobić tak, aby z wami pogadać troszeczkę na tych daily vlogach, żeby one właśnie były takie troszeczkę bardziej niosące coś z sobą. I postanowiłam, że dzisiaj odpowiem na jedno pytanie z Q&A, które również pojawiło się u mnie. Sorry, że tak przerzucam cały czas te włosy, ale mnie wkurzają one, bo jakoś się w ogóle nie układają. W każdym razie chciałam wam odpowiedzieć na jedno pytanie z Q&A, które się pojawiło również u mnie w wiadomości prywatnej. I dotyczy ono tego, jak ja znajduję czas na to wszystko. Na to wszystko, czyli na to, że pracuję, na to, że zajmuję się YouTube'em, no i na to, że jeszcze wiadomo, no też jestem żoną, mam obowiązki, mam dom i muszę się tym wszystkim zająć. I tylko chciałam wam powiedzieć tyle, że dla chcącego nic trudnego, ale nie oznacza to, że to nie męczy, bo to też męczy, co jest oczywiste i tutaj w ogóle nie podlega to żadnej absolutnie dyskusji i hipokryzją byłoby się bronić rękami i nogami i opowiadać, że nie, mnie to nie męczy, to jest wspaniałe, to jest moja pasja. Jest! Ale pasja też potrafi męczyć w sytuacji, kiedy jest czynnikiem składowym wielu innych różnych rzeczy, które robimy, więc to jest oczywiste. I ja wam tylko chciałam powiedzieć, jak to u mnie wygląda, bo ostatnio też na Facebooku się pojawiło, autorka wypowiedzi się wypowiadała w ten sposób, że jak to robią te wszystkie osoby na tych Instagramach, Facebookach i tak dalej, że mają te życie takie idealne, że mają to wszystko porobione, że mają porobione pracy, lunchboxy i wszystko inne. I jeszcze zdarzają się pomalować, wyjść wieczorem z przyjaciółmi i tak dalej, i tak dalej. I co chciałam powiedzieć w tym temacie, to tylko tyle, że to niekoniecznie jest tak, że to jest przerysowane życie, bo naprawdę jeżeli człowiek chce, to potrafi spiąć tyłek i potrafi zrobić naprawdę multum rzeczy i naprawdę znam ludzi, którzy wstają o godzinie 4 rano i którzy realizują cały swój dzień, idą spać wyczerpani o północy i znowu wstają o 4 rano, ale po prostu wynika to z tego, że chcą i tak się da. A ja wam chcę tylko powiedzieć tyle, że ja też chcę i też dlatego daję radę i też gdybym sobie powiedziała, że to jest niewykonalne, to bym tego nie zrobiła.
I ja standardowo w tygodniu roboczym, 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku wstaję o godzinie 6. Zazwyczaj przeciąga się to do godziny 6:30 i później się ugonię ze wszystkim, ale że ostatnio maluję się bardzo minimalistycznie, no to w ogóle totalnie ten czas jakoś mi wolę poświęcić na sen po prostu. Więc wstaję o tej, dobra, 6:30, żeby było uczciwie. No i w domu nigdy nie jem śniadania, śniadanie dopiero w pracy. W domu nigdy nie piję kawy, więc kawę dopiero piję w pracy. Więc to jest coś, czego rano nie robię. O, to mało mi się poznakieć. Coś, czego rano nie robię, w związku z czym nie poświęcam na to czasu. Później w pracy jestem od godziny 8 do godziny 16. I tak to wygląda codziennie przez 5 dni w tygodniu. Po pracy jestem w domu o godzinie 17, ponieważ zawsze jeszcze trzeba jechać na jakieś zakupy, coś trzeba zrobić i tak dalej, więc to jest normalne. Więc ten czas leci nieubłagalnie i tak, jest to czas poświęcony, myślę, no taki normalny, nieprzesadzony, bo to mi zajmuje nie jest 15-20 minut, więc liczmy, że po zakupach jestem o godzinie 17 w domu. I od tej godziny 17 zaczyna się tak naprawdę cała reszta mojego życia, którą znacie wy jako osoby, które mnie oglądacie. I też moi znajomi, co nie? No bo też dopiero wtedy się mam możliwość z kimkolwiek spotkać i cokolwiek zrobić. Ale ja jestem taka, że dla mnie na pierwszym miejscu jest dom. Więc ja ani nie usiądę do montowania filmu, ani do nagrywania filmu, ani do robienia czegokolwiek związanego z moimi zainteresowaniami, jeżeli najpierw nie mam ogarniętych rzeczy związanych z domem, czyli nie mam przygotowanego obiadu na drugi dzień i dla siebie do pracy w pojemniku i kurczę takiego wiecie w domu, żeby na drugi dzień przyjść do domu po pracy i po prostu mieć od razu obiad. Jeżeli nie mam, nie wiem, tak ogarnięte zwierzchu, bo nie mówię, że codziennie wszystko pucuję, ale jak nie mam ogarnięte zwierzchu i tak wszystko, wiecie, w miarę uporządkowane, to też nie usiądę do takich rzeczy związanych z moimi zainteresowaniami, więc po prostu jest to dla mnie priorytet, żeby mieć zrealizowane najpierw wszystkie te rzeczy, które moim zdaniem są dla mnie najważniejsze i priorytetowe, czyli takie związane z domem. I później, czyli tu mniej więcej liczmy, że około godziny 18 już mam wszystko mniej więcej zrobione. I dopiero o godzinie 18 zabieram się za montowanie czegokolwiek. I teraz tak. Zwykle publikuję filmy w środy i w soboty, również w niedzielę vlogi. I nigdy nie robię tak, że nagrywam w tygodniu, no chyba, że po prostu, nie wiem, tak mnie jakoś wyjątkowo natchnie, ale zwykle poświęcam czas w weekend na to, żeby nagrać filmy, żeby właśnie w tygodniu nie mieć presji, nie mieć stresu i nie robić czegoś byle jak. Więc generalnie w poniedziałki zwykle mam taki dzień, kiedy po południu nie robię nic związanego z YouTube'em, dopiero robię to we wtorek. We wtorek montuję sobie film, który później wrzucam Wam w środę i montuję go około 2 godzin, jeżeli jest to film gadany, jeżeli jest to makijaż, to montuję go trochę dłużej i robię to wszystko tak, żeby też zrobić opis, żeby zrobić miniaturkę, żeby zrobić sobie wszystkie karty, wszystkie wyróżnienia, wszystko, 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 żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby po prostu miało to sens. No i później w środę Wam to wrzucam, ale też nie robię w środę po południu nic związanego z YouTube'em, oprócz tego, że Wam wrzucam film. No i później w czwartek przygotowuję już sobie film powolutku na sobotę, ponieważ w czwartek chcę mieć gotowy film na sobotę, żeby w piątek po pracy móc sobie posprzątać, tak aby nie musieć już tego robić w sobotę, takich grubych rzeczy. I zwykle w sobotę nagrywam vloga i robię inne rzeczy jakieś związane z takim zwykłym życiem człowieka, żeby gdzieś się z kimś spotkać, gdzieś pojechać, coś zrobić i tyle. I tak sobie z tym daję radę. I zwykle też w soboty wieczorem, jak już jestem w domu, to montuję po prostu vloga z soboty, tak żeby rano na niedzielę był dla Was gotowy. I to by było tyle tego, jak ja sobie radzę z organizacją czasu i to bardzo szczegółowo. Także tak to wygląda. Nie jest to nic skomplikowanego, trzeba sobie po prostu wyrobić nawyk pewien. I jak już jest nawyk, to wtedy, jak się ma nawyk, to wszystko idzie troszeczkę łatwiej niż jak robicie coś chaotycznie i w sposób niezaplanowany. Więc jeżeli macie jeszcze jakieś pytania związane z organizacją, to walcie w komentarzach, chętnie na nie odpowiem. Zdrówko, moi mili.
I kto ogląda mecz Real Madrid Atletico Madrid, ten pisze w komentarzu. Bo ja właśnie oglądam i mam nadzieję, że wygra Real Madryt, oczywiście z Cristiano Ronaldo na czele. Popijam winko. I jeszcze słuchajcie, ostatnia rzecz. Przypominam o tym, że na kanale trwa rozdanie. Oczywiście możecie wygrać w tym rozdaniu pudełeczko Big Lossy. I jeszcze Wam pokażę, tak jak zazwyczaj na vlogu, co od ostatniego vloga pojawiło się na kanale. A więc dzisiaj rano, czyli jak oglądacie to wczoraj, pojawił się film Idealne konturowanie na co dzień, gdzie pokazuję Wam paletkę z Vibo do konturowania, który w akcji. Bardzo fajna, polecam. Polecam również film Szybki makijaż dzienny, który wiem, że dla niektórych z Was może jest makijażem i wieczorowym, ale polecam, bo wydaje mi się, że może Was zaciekawić. No i daily vlog, w którym Wam pokazywałam, jak sobie wykonałam organizer na lakiery hybrydowe. Także zapraszam Was na kanał, głównie do wzięcia udziału w rozdaniu, które trwa do przyszłego piątku. No, I just wanna say hey.